Benz, witam, czeka nowa. Oferwista, baby. Czeka na was. Widzowie. No, witam jednego widza. Czekam na was. Podnoci się. No, to jest jesień. Czekam. Hasta la vista. No dobra, nie będę na was czekać, bo ja też nie mam zbytnio czasu, żeby czekać na was, widzowie i pani. Informuję, że obsuwa mi się dla was te pozdrowienia. Dziś około 16 będę wam robił te zaległe wczorajsze pozdrowienia i możecie nowe sobie zamawiać. Wiecie, po ile, co i jak. Ja nie będę się powtarzał. U mnie na fanpage'u jest informacja tego typu, co i jak, co macie zrobić. Ja jeszcze mam dzisiaj ostatni dzień wolnego, bo jutro do pracy, a cele wista. I dlatego muszę dzisiaj jeszcze ogarnąć różne rzeczy, które muszę, bo co chcę pozamykać, bo jak pójdę do pracy jutro, to już nie mam kiedy pozamykać sprawy swoje. Każdy ma swoje sprawy prywatne i inne rzeczy. Ja mam też prywatne, dlatego dzisiaj już muszę pozałatwiać swoje sprawy. Wczoraj ponad połowę już pozałatwiałem sprawy, ale jeszcze dzisiaj muszę pozałatwiać. No i sprawy są pozałatwiane będą tego typu. Wiecie o tym, że dzisiaj jest stream o godzinie 19:30. Zapraszam wszystkich, żebyście weszli na streama naszego, bo chcieliście tego ogólnie widzowie i pani streama, to robimy dzisiaj wam tego streama. Tak mówię, ja was nie oszukuję ani nic z tymi pozdrowieniami, bo tak mówię, w sobotę ostatnio siedziałem od godziny 10 do 22 robić pozdrowienia. Akurat w sobotę mi się nie chciało nigdzie wychodzić. Po pierwsze, pogoda była nie taka, jak powinna być. To po co wychodzić deszczowo? Wolę wam porobić pozdrowienia, niż żebyście pisali mi, że was oszukałem. Ja wiem, że wy jako widzowie i fani będziecie się wkręcać, że was oszukałem i inne rzeczy. Ja wiem. Nieraz mnie dwa razy tymi właśnie czytałem to. Ja nie jestem oszustem, tylko po prostu wy się wkręcacie i chcecie mnie wkręcić w tą zabawę. W tym sensie, że niby nie pozdrowiłem. A dwa, moje wszystkie pozdrowienia są na moim fanpage'u. Czyli podpisuję i wystawię na posta. A wy musicie poszukać po prostu, no i nie mam czasu kiedy, co jak wam wysyć na pri. Bo ja mam tyle zamówień i ja muszę to ogarnąć. A wy jako widzowie fajnie chcecie na pri. Ja wiem, że niektóre tam pozdrowienia czy życzenia chcecie niespodziankę zrobić, to robię. Że wysyłam wam na pri. A takie pozdrowienia, które tego, to ja wystawiam na częściej na fanpage'u u siebie. I podpisane dla kogo te pozdrowienia, żeby nie było. Bo później pytacie się, ja nie raz, dwa, trzy razy to samo robię te pozdrowienia, a bezsensowne. To jest to samo. Sorry. To samo robić pozdrowienia. A wiem, że tej osobie robiłem. Bo mam pamięć akurat pamiętliwą.
to nie możecie mnie oszukiwać, bo jak będziecie mnie oszukiwać, że wam nie zrobiłem pozdrowień tego typu, że o tego, a ja wiem, że pozdrowiłem, to po prostu nie będę robił. Ja będę pisał wam, że proszę szukać na moich postach. Bo ja nie mam czasu, żeby powtarzać pozdrowienia dla tych osób, że niby nie dostali. Bo to jest dla mnie śmieszne, żeby tego. Ja już nie raz, nie dwa mówię, na fanpage'u wystawiam, a wy musicie poszukać. Ale jak nie szukacie mnie, to później się głupio pytacie. Sorry, że tak mówię, ale to jest głupie pytanie. Dlatego tak mówię, no. Mam nadzieję, że już się nie będzie powtarzało wasze pytanie, gdzie są moje pozdrowienia. Wystarczy przeszukać. Wejdź na mój fanpage i przeszukać. Są podpisane. Co ja? Bo ja mogę robić tak. Bez pozdrowienia, bez pozdrowienia, bez pozdrowienia. Ale to nie w tym sensie. Chodzi o to, żebyście wy znaleźli swoje pozdrowienia i obejrzyli. Czy tam przesłali, czy udostępnili, to nie jest to ważne. A dwa, ja wyglądam bez brody. No, piszcie, ostrelewista. No, chłodno. No, ja wiem, zaczynam się pokazać zaraz. Tutaj i tutaj. A mówiłem, że u mnie zaraz się szybko pokaże. Mówiłem na streamie, że u mnie zaraz szybko idzie. Witam. No, jak wyglądam? Bez zarostu, wąsów i brody. Ja już mówiłem, Wiktor, tego mogłeś być na początku. Ja się nie będę powtarzał. Informacje dawałem już wcześniej, ale jak nie byłeś, twoja sprawa, mogłeś być. No. Na przykład Kobra powiedziała, że ładnie wygląda, bo młodzie wygląda. Słyszałem. No i nieraz, nie dwa, też na komentarze, że młodziej wygląda. Że młodo wygląda. No, swoja to ma. Fakota. Ale coś wam powiem, no głupie czuć się bez zarostu. Bo ja zawsze tak, jak widzicie na streamach u mnie tego, no ale tyle lat mieć wąsy i brodę. Kiedy pozdrowienia? Łukasz Madej. Mówiłem to wcześniej. No ale nie jesteś kumaty. Mówiłem wcześniej, że dzisiaj muszę ogarnąć jeszcze różne tematy, sprawy prywatne, bo jutro idę do pracy. Tego około 16 będę robił zaległe i możecie non stop sobie zamawiać nowe pozdrowienia. Wiecie co, jak ja nie będę się powtarzał, a serwista. Ja wiem o tym, wiem, bo wszystko mam zanotowane, wiem. Tylko tak mówiłem, nie raz, nie dwa mówiłem już na filmika. Wy jako widzowie, pani widzę, że nie kumacie, o co chodzi. Widzę. Nie umiecie zrozumieć, jak słuchacie mnie, nie umiecie zrozumieć jedno. Że nie zawsze mam czas. W sobotę siedziałem od godziny 10 do 22. Robiłem zaległe i nowe pozdrowienia. Widzicie? No właśnie.
o właśnie, bo nie tam się. Jeszcze kiedy pozdrowienia? Ale jakie pozdrowienia, Wiktor Murawski? Hasta la vista. No bo tego nie rozumiecie słowo. No dobra, dobra, nie ma sprawy. To ja mówię, no nie zawsze mam czas. Dzisiaj mam ostatni dzień, który mogę jeszcze ogarnąć sprawę prywatne, które muszę pozamykać około 16. Dopiero będę mógł zrobić wam zaległe, czyli wczorajsze pozdrowienia i możecie sobie załamać, no. Ja was nie oszukuję ani nic. Zawsze jak coś mi wypadnie, to zawsze wam informuję wideo czy na poście, że sorry, mam problem, obsuwa mi się, czy przesuwa mi się pozdrowienie na godzinę 16 czy tam 17. A widzicie, w sobotę siedziałem, specjalnie siedziałem dla was, żeby zaległe pozdrowienie porobić od godziny 10. I zrobiłem od godziny 10 do 22. To przeliczcie, ile godzin siedziałem, żeby pozdrowić zaległe i nowe pozdrowienie. Widzicie? Nie jestem chamem. Tego jak wy, widzowie i pani, traktujecie mnie, sorry, traktujecie mnie takim jadem, to się nie dziwię, że tak później jest. Nie będę tu jeździć jakieś freestyle, ja nie mam czasu na freestyle teraz. Ja jestem na mieście i muszę pozałatwić, a nie jakieś freestyle. Byście chcieli freestyle. Nie. U mnie tak to nie ma tak. Na wasze psychiki mam wszystko robić? Nie. Na to nie ma zabawy. Ja też muszę, bo jak ja czekam na autobus, pozałatwić swoje sprawy. Widzicie, freestyle to mogę zrobić na pozdrowieniach z freestyle lub na streamie, a nie tutaj, bo ja nie mam czasu. Uczcie się trochę jednego szacunku do siebie i do mnie, a nie, że byście chcieli wszystko, a jak was proszę, to macie to. Już nie będę dokonał gdzie. Bo tak się nauczyliście. No to zrób to. Zrób to. Teraz zobaczymy, czy zrobisz to. Bo ty powiedziałeś, że mi tu wpłacisz. To wpłacz. No to wpłacz. Łukasz Madej, to wpłacz. Jak masz jaja, bo jak nie masz jaj, twoja broszka. No? Czekam. Elo, tygrys. Dobra, to czekam. Czekam. Łukasz Madej. Czekam. Co dziś w planach? Dzisiaj w planach mam streama na godzinę 19:30. No i w planach mam, no jestem na mieście, bo muszę pozałatwić sprawy swe, pozamykać, bo jutro idę do pracy. Też pozdrawiam, ben. No. Łukasz Madej. Już?
sprawy. Muszę ganać. No bo jutro idę do pracy. Muszę pozamykać sprawy swe. No, ten ja się nazywał pracownista Łukasz Madej. Już zrobiłeś? Bo ja nie będę czekać. Bo ja też muszę się śpieszyć pozałatwić swe sprawy, a nie czekać. Pozdrawiam pana od historii. Hasta la vista, bang bang. A, dobrze, dobrze. Właśnie mi uciekł przez tego Łukasza Madej mi autobus. Bo miał mi tutaj wpłacić, jakoś nie odzywał się do mnie. Jakoś tak kiepsko mu idzie. To poczeka na drugi autobus. No. No, no. Chyba mi się wydaje, że ściemkę bali. Ten Łukasz Madej. Tak? On się nazywasz? Bo Madej, tak. Taką ściemkę wali. No, coś mi się wydaje, że ściemkę wali. Przez niego uciekł mi autobus. Ale trudno, poczekam sobie. O, coś ten kolega tak ściemę wali. Nie lubię takich ludzi. Tak, gdzie idziesz? Mówiłem to wcześniej. Po co o tej swej sprawy pan zamykać, bo jutro idę do pracy, a serwisa bęc. No! Pochmurna ogólnie ta pogoda dzisiaj jest. I chłodna. No! To jest jesień. Zaraz będzie wysłał pan. Wszystkich świętych. Tak, dzisiaj będzie z tym o godzinie 19:30. No, żebyście nie pytali się, bo kiedy stream? Dzisiaj o godzinie 19:30 będzie stream. Bo ja wiem, że będziecie się zaraz pytali, kiedy stream. Ja się chyba klapnę, bo widzę, że ten chłopak mi z siebie wali, bo jakoś nie pisze mi tutaj, a przez niego mi uciekł autobus. Zobaczymy, jaka woda jest, idzie. Katuszki pływają, zobaczcie. Ściemkę wali. Widzę. Wiedziałem o tym, tylko czekałem na dobry moment. Ściemkę wali. Ściemkę wali, widzę.
ten gościu, który miał mi tutaj płacić tego typu Benz, jakoś nie odzywa się, czyli się chyba. Ja bym chciał, to by się odezwał do mnie tutaj na live. Ale płatna. No szkoda, że nie założyłem sobie kurtki. No ale jestem gorący chłopak. Lub na scenie kociołek. Mnie to nie interesuje kociołek jakiś tam. Od tego zaczął. Ja nie piję alkoholu od tego zawsze, co mnie nie obchodzi mi jakiś kociołek. To bo jak chcę, to zrób sobie sam kociołek. To będziesz miał mieszankę dobitną. Że z duch stanie, nie staniesz na nogę. Jak chcesz taki kociołek, to sobie zrób. Ty uwierz mi, że taki kociołek ze wszystkim mieszanką do cienkie dwie klapiesz na 4 litery. To jest... Nie wiem, czy wiesz, co to jest kociołek w ogóle, od tego zacząć. Paweł Rost. Jak chcesz, to spróbuj. Ja jakoś takiego rzeczy nie próbuję, bo to tylko szkoda zdrowia. Kiedy robisz pozo? Jak wrócę około 16, bo 19.30 jest stream u nas. To informuję was, żebyście nie było tego, bo już zaraz będziecie mi tutaj, że są szóste i inne rzeczy. Hasta la vista. Kiedy kociołek? Nigdy. Hasta la vista. U mnie jest warunek jeden. Nie piję alkoholu. Krótko na temat. Ben. Jak chcesz tego kociołka, to sam sobie zrób i wypij tego kociołka. No i ta osoba dała plamę. No i jego proszkę ja się tutaj nie spinam ani nic, bo ta osoba do mnie się tutaj pisała. No ale wymiek. No jego proszka nie maja. I przez niego straciła autobus. Ale to nie się łoni. Może iść dalej. Bang bang. Czemu nie pijesz? A po co mam pić? Od tego zacząć niszczę sobie zdrowie? No właśnie, masz odpowiedź na to pytanie, które mi zadałeś. Pijesz na odwyku, że nie pijesz? Nie. Ja mam coś takiego, że po prostu po co mam pić? Po co mam pić? Po co? Żeby sobie niszczyć zdrowie? A wiadomo, że alkohol to jest dla każdego. Tylko trzeba wypić z umiarem. A jak ktoś nie umie z umiarem, to wląduje do piachu. No właśnie ucieka, jedzie mi autobus, dobra, żegnam z was. Widzę, że ta osoba nie chwyciła. Trudno, ja nie będę czekał. Hasta la vista, bang!